7 czerwiec roku pańskiego 2019 zaczęliśmy kolejną naszą wycieczkę, tym razem do ziołowego zakątka na Podlasiu. Ukryty ziołowy zakątek głęboko w lesie. W Korycinach. W Korycinach, będziemy jechali przez wioski. A teraz oddaję głos naszemu przewodnikowi naszej wycieczki. Oto Janek. Ale co ja mam jak powiedzieć? Będziemy jechać? Jak ty powiedziałeś wszystko? Nie. Jak będziemy jechać? Może... No wiesz, jak... lecimy w kierunku do Bierzyna na razie. No tak. Potem skręcamy na Mokre. Mm. Z Mokrego... Tą nową trasą. Tak, z Mokrego lecimy na Pasiekę. Tam, na gdzie Pasiekę, tak jest. Przyjaciel Aleksiejuk nasz. Tak no. Jest. Tak. Brat, no, w Chrystusie. Taka rozumiem. Prawda jest. No. No i tam lecimy w Boczki, wiadomo. Wiadomo. Boczki z Sielc. Tak. Zaminowo do Łubowo. No i zakątek ziołowy. I zakątek. Czyli trasę już znacie. Trasa Siedła. Prosta, sielska i anielska, że tak się wyrażę. Jakby ktoś się interesował, to właśnie tędy warto, bo omijamy główne drogi. Jak no ktoś chce w spokoju, to mija. Tylko będziemy tą drogą jechać 2 km, 19. Ale to 2 km ale trzeba, nie. Bo ja nie chcę po piachu jechać, wiesz tam. Do Boczków będziemy jechali, tak a propos. Piach tam będzie, wiesz, do... Panie Janku, do Boczek. No i Boczki są w Boczkach. Boczki są w Boczkach, także wszystko zobaczymy. Boczki. Na razie. Bo to są bociany, nie boczki. Szczątki rozjechane. No ile? Już dwa. Dwa naliczy. Szczurki. Ja wczoraj też wracałem z pola. Mokre, w prawo, tak? Trochę zmienioną trasą. Będziemy teraz jechać niż normalnie. Omijając piachy. Nic nie jedzie. Afrykański pomór świń. Tak. No nie będziemy musieli się przez piachy przebijać, także wygodniejsza droga. Bo do Floryty jest 4. No to jest bardzo duży plus. Tak. W wiosce Mokra bocianów bez liku. No i jadę. No jeden bocian stoi. O. Minęliśmy chyba już dwa. Bo i tam następny widać już. Następny widać bociek, widzisz? Młodymi. A tu one mają raj. Nikt ich tu nie goni. Żab i różnych rzeczy pełno do jedzenia. Różnych smakowitych kąsków. Tylko tu przyjechać. I zakładać rodzinę. O, bocianki młode. Tak. Z gniazda nawet łebki ledwo co wydostają się. O, super. Tunel las w lesie.
tunel z lasu. Taki tunel. Idziemy tunelem leśnym. Tak, główna droga tam jest. Prosto na boczki. Wiem. 2 kilometry będziemy jechali główną drogą. Taką ruchliwą, 19, ale tylko 2 kilometry. Zanim wjedziemy, to wyjedziemy. I na pasiekę. Na razie knorydy. Jedziemy tą ruchliwą trasą 19. Gmina Boczki już jest i zaraz kręcimy na pasiekę w lewo. Gmina Boczki. Nie pociągnął. Mijamy już pasiekę. Mijamy pasiekę po owocnych rozmowach i wymianie poglądów na jazdę. Na drogach szybkiego ruchu i bardzo wolnego ruchu. Trzech kierowców tamte wersje, nie? No i zbliżamy się znowuż do skrętu krzyżóweczki jakiejś. Tu na piasku można jak na lodowisku przejechać. I się napijemy, tak? Okej. Okay. Te mocy to się buzia klei. No dobra. Okay. Pach! Fajnie, Rzeźko. Jeszcze Rzeźko. Widzicie, wjechaliśmy na tą trasę, jeszcze samochody nie było, nie? Ani. Ani jednego. Ani. Ani, to taka, tam taka Ania jest z tego sprzedaje, wiesz, no ja do niej raz mówię, a bez Ani to ani. Tam jest ta właśnie, tak. Ciekawe czy będzie tym razem. Ciekawe. Pewnie tak, bo co, gdzie ona by tam pracowała, nie? Jak znam życie, to na 100%. No i zbliżamy się do Boczków. Boczki. Trzeba było dać dla Krzyśka. Dla Krzyśka ten. No, żeby nie chodzi z nami, nie ma Asia. Co ty? Asia by nie dała. Nie mam pojęcia, czy on by umarł, czy był z tyłu. Asia, trzeba było dać dla Krzyśka samochód. Dać rower, a on niech wyjechał z nami. Niech on by z nami jechał. Ale... Nie dam mu tej frajdy. No. Ale on by tak z nami nie jechał. Thank you.
Wiem, wiem. Widzę, widzę. No i ten dalej szalika się zabierze. Dalej mu tego szalika nie zbierze. Już ten szalik, który był taki taki prosto wypowiały, biały się zrobił. Jeszcze mu nie zbierze. A ta załączasz już? Już dawno. Teraz możesz nachodzić. Zabytkowy kościółek. Nie będę tam zajeżdżał, bo to bez sensu. Tylko tak objadę. Kamerko. Jedziemy przecież dalej. A tu bardzo uważać, bo jest wąsko i można wywalić. Ulica Bielska. O. Zajechać można. Włożyć nosa. Ach, jeszcze. Jakaś gazetka. Dobra, jedziemy dalej. Muszę ich dogonić. Ten mur mnie tutaj bardzo interesował zawsze. Taki stary, z cegły. Zabytkowy. To są właśnie boczki. No, ruch to jest główna trasa, więc tu jest duży ruch samochodów. Bardzo uważać. Bo można. No, wypadek spowodować po prostu. No i tu staniemy. Hello! Mamy wiosno. Co mamy? Boczki. Wiem. To już dawno. Takie ciekawostki tu można spotkać. Koniec boczków. Tu tak jest właśnie. Koniec wsi. Zaraz pod górkę gdzieś jedziesz. Zaraz będą gęsi. A! Już czy? Ale tu zaraz? Nie. Po drodze. O, maki. Na chwilkę. Okej. Zobaczymy niebawem gęsi. O, są! Czego? Miejsca ma całą jezdnię. A trąbi. O, i gęsi. Hodowla gęsi. Wiem, przecież grzejemy prawie 30. 30.
bo i tak zajedzie. Tak, bo do niego trzeba trąbić, trąbo jedna. Trąbić. Tu sobie na luzie. Dobrze jechać do luzie. My zawsze na luzie jedziemy. A kiedy był na luzie? Chciałem teraz się delektować. Tak, i to jak delektować? Teraz to delektowanie jest. Tak. To nie groźne. Tak. Chyba, że nowy postawili. Nie. Mówisz? Zapadnięty przystanek ponoć jest autobusowy. Stary taki. Ja nie widzę. Dobrze powiedziałeś. Zapadł się. Zapadł się pod ziemię. Ślad zaginął. Solniki. Jesteśmy we wsi Solniki. Każda wieś podobna do siebie. Jedzie Janek. Jesteśmy w Sielcu. Sielec. Sielcu. Sielcu, tak, jesteśmy w Sielcu. Sielec, Sielcu. Rzeź odmieniam, a tu z... Załoćki. Na lewo Załoćki. Tu będzie pod górkę trochę. No i to jest Sielc. I tam gdzieś będzie jeszcze Zbór Chrystusowy, zaraz go nagramy. Tak, tak, wiem. O, takie ławeczki przy domach są. Tak. Gdzieś tu. Ja nagrywam. Cześć, Ciapek, cześć. Dobrze, dobrze. Okej. Okay. I tu jest Kościół Chrystusowy w takiej wsi Sielc. Niesamowite. I tu jest właśnie. No i wyjeżdżamy już z Sielca. Jak to na wiosce? Jedna ulica i koniec wsi. O, krzyż musi być wbity. Zasypały dziury, tak mówisz? A ja widzę pełno dziur. No tak. Było mniej. Ale kto stoi w środku?
Kto ich tu będzie robił? I po co? I to jest zaminowo. To, o którym mówiliśmy przed chwileczką. Nowy drogowskaz. Ale jezdnia nie połatana. Wieś następna. No i dojeżdżamy do Łubowa. W lewo na Dziadkowice. Tam będzie do Łubowa, które już widać. Nawet drogowskaz jest. Nową drogę położyli. Tak. Świeżo położona, nie śmigana. Przez nas. Bo muszę. Bo zawsze druga. Papuguje. A co tam siedzi? Jeżyk. Albo kubka. Coś tam siedzi. Albo kulka jedna. Tak. Rozjechany. Ojo. Och jo. Wieczorem go ktoś tam. Biedaka. No i takie zjawiska się widzi niestety. A tu ładnie porobili. Nie wiem, bym musiał pstryknąć. A tutaj jest sprawa. 42. No tak jak ja mówiłem, tutaj sklep. Tak, tak. Bufet. No w soboty od 9, a my mamy 5. Wiem. Widzę. Piękną drogę zrobili. Ochotnicza straż pożarna. A tu zabytkowy kościół. No, zabytkowy. Trzeba tak pyknąć. Chwilę, co tu jest napisane, chociaż zobaczyć. Jest. Dom parafialny. Pięknie tu zrobili, jak ostatnio byliśmy, nie było tak. Pięknie. No i różne figurki oczywiście, bez których mi się nie można było obyć. Tam droga gruntowa. Hello. Hello. Dobrze. Dobrze, trochę potek wyszedł. No oczywiście, no jak dobrze jedziemy. Potek. Słuchaj, jak dobrze jedziemy, no to niestety. No, no ja też trochę. Przepraszam, że narzuciłam takie sportowe tempo, ale się jeszcze nie zdążyłam wyżyć. Dobra. Wybaczamy. Dobrze, o, zobacz, jak lata. O. No, bąk. Nie to albo chrabąż. Chrabąż. To może być chrabąż, wiecie? A tu widok. A my pojedziemy tu zaraz za kościołem. Jak jest to, ulicka chrabąż. Tam, o i tak, prościutko. Tak, chrabąż wszystko lata. Tak. Za pojedziemy. O, to tak. Myśl Asia w tym, wiesz, Arkananie nie jest tam, bo dziadkę widzieliśmy, żeśmy tam wracamy. My na Grodzisk. W kierunku Grodzisk. I mijamy do Łubowo, zabytkowy kościółek, bo budowla jest przepiękna, trzeba tak powiedzieć i docenić kunszt.
budownictwa. O, proszę, nawet taki malutki tutaj. Nie wiem nawet czemu to mogło służyć. Ale piękne to. Uciekli mi trochę. Troszkę mi uciekli. No a my jedziemy, tak jak mówiłem, na Grodzisk. Czarna średnia. I skręcamy do Korycin. Koryciny 7, prześciemiony. No i piękna, piękny drogowskaz. Taki swojski. No tak. A kiedyś jak się zdjęcia robiło, to one takie malutkie były. Ale mamy z wiatrem. Cały czas. A to słuchaj, a Zośka powiedziała, co roku jak wiatr idzie, że jest coraz mniejsze. Więc jak mniejsze, tylko to wyższa. Tak. Mówią, że tu jakaś cerkiewka gdzieś jest. No więc stare budynki. A tam jest. No jest. A to pamiętam, my prosto jedziemy. Zabytek. Zabytek. Koniec czarnej Siemiony. Wioseczka następna. Tuż przed Korycinami. I świetny stylowy domek. Chatka piękna. I takie to właśnie klimaty są. Gdzie to trzeba? Gdzieś jechać? Za granicę? Tam gdzie ludzie? Hałas? Człowiek wypoczywa tylko gdzie spokój jest, cisza i słychać przyrodę. A nie leżeć plackiem na plaży, oglądać wodę i tyłki. Bez sensu. Jedziemy tam gdzie sielsko i anielsko. Dojeżdżamy do ziołowego zakątka.
Jesteśmy. Chodź, mam nadzieję, że otwarty. Raczej. Ale nie widzę samochodów. Nie skręcają w prawo. Nie. Jesteśmy. Może zjemy. I jesteśmy. Koryciny. Ziołowy. Zakątek. Ziołowy zakątek. Witamy. Do flańku się dobrze, żeby spokojnie. Nie martw się na zapas. A tu wycieczka z tymi niepełnosprawnymi chłopakami, za bardzo ręce się trzymają. Tak, to różne to. Szkoła tu ma. Dziecka ma przyjechać przy szkole. A ten niebieski, co nas mijał, to już jest? No tak, tak. Tam jest już przyjechać. No. A to teraz, a tutaj jeszcze brykać się tam. Aha. Możemy tam postawić. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry, jesteśmy już w karczmie. Cieszę się, że jestem z całą rodziną. Wreszcie mamy, dowieźliśmy, tak. Żeby zobaczyła. Będziemy po podróży rowerowej ochładzać się, no i coś tam napijemy się napoi. Nabierzemy sił przed zwiedzaniem. Tak, bo jest tak. 3-4 godziny łażenia co najmniej. No, takie coś się będę kupować. To później. Co? Jeśli uważaj, pan idzie. No dobrze, dobrze. Idzie. Są kelnerzy, którzy na wrotkach jeżdżą też. Ogórki kiszone. Jak się tak powiększycie, to kto wie, że smart. Albo jeździkami tam dookoła wiatr wszystkie ogarnąć. Ekologiczne jajka w majonezie. Śledź w oleju po... O! Dziękujemy. Sałatki. To później. Tak, sałatka z serem. Później, bo teraz musimy tutaj ten. Tata, pokaż te wszystkie zioła. Tak, tam wiesz, tam. Tak delikatnie. Jakieś miejsce, gdzie jest. Czy pan czynił pomysł i to jest do was? Pięknie. No i proszę, półeczka z ziołem. Jagódka, niesłodka i całe szczęście. Malinka, mało słodka, bardzo dobre. Dobre. Jedna gałeczka. Super. Jagodowe, czekoladowe. Super. To samo. A nie posmakować czekoladowego? Tylko u siebie odwrotność. U mnie tu, a potem jagoda u mnie tamto. Przepyszne. Na ochłodę. Ale słodki, na słodki. No i tu w karczmie można się pożywić. Zwiedzić w urokliwym towarzystwie. No pięknie. Mamy chmurki, więc czasami nas tutaj zasłoni. Dlatego my tu jeździ, nie? Teraz idziemy zwiedzać. Dobra. Wchodzimy do ogrodu botanicznego. Ale przecież to rysko. Teraz moja żona dozna szoku. Żona? Ilości żół? Żona. A kamerujesz na mnie. No to nic. Tego budynku, tej chaty tu nie było, ale tej chaty nie było. Nie, dopiero no, było. No, patrz w lewo. Czy tak można zjeżdżać
Możemy tu od tych słomianych rzeczy. Ale my szliśmy za tą stronę. Ale można i tak. Za panią się idzie. Będziesz miała wszędzie zioła. Kościół. Idziemy w stronę kościoła. Oto wybudowują nowe, tak. Oto powoli tego nie było. Wygląda jak sanktuarium. O, kura się zalała. Kura się na tym zalała. Zobacz, że wszystkie kwiaty, zioła będą. O, o, solaru, o tego nie było też. Opisane. Oto tego nie było też z lewej. A tak, tak. Chcesz iść tu pomiędzy? Tamtych jakichś figur nie było też? Gdzieś o to. Też nie było, nie było. No nie było, nie było. Co tam? O, nawadnianie jest. Tata, chodź. Tak, o tamte ładne. Ale fajnie zrobili. Można się ochłodzić. Dobre. Leśniczówka. Dom przyrodnika, kościół, domek różany. A, to ten domek fajny. Słuchaj, a tam jest, co te zioła są, nie? No. Tam będzie fajnie. Tam będzie fajnie. Dalej będzie? A domek różany, leśniczówka. O, zobacz, jaki ten ogromny, jak to się nazywa. No, nie było tego. Urosło. Ale mogę wam tu powiedzieć, co to maliśmy. Każdy to wszystko przeczyta, co to jest. No czego to? O. To bimbrownia będzie tutaj, nie? Bimber. Tutaj ten, wiesz, w tym filmie, jak rozpędzałem drugą wojnę światową, to są jego gacie i bimbrownia. A, tego, jak on? Bimbrownia. O, tam dalej, on idzie, nie wiem, do tych rzeczy. To bimbrownia, o. Dawaj flaszkę, pijemy. Gumowce wiszą, gumofilce. Gacie. Zostawił ten. Drugi, jak rozpętałem drugą wojnę światową. No to ten. Jak? Kociniak. Tak. O! Uwaga, bo wiecie, że ty, a zobacz tutaj, jakie pozostałości. A to na takich wozach kiedyś jeździły żelezniaki. Bo takie wozy były kiedyś. Chował kiedyś, podkuwał takie. No ja pamiętam przecież te. A najpiękniejszy jest ten domek. Słuchajcie, wy jesteście młodsi. Ja pamiętam to. Ja też pamiętam dużo. Kuźnia była w Chórowie u babci. A czemu to dla ptaków taki karnik postawili blisko? A nie wiem właśnie. Nie wiem, to nie. Ale komedia. Tu jest pięknie. Tu Gosia się wchodzi, tu. On kupuje, zbiera tam gdzieś całego podlasia takie. Takie rzeczy, no i rozbudowuje. Tata tam leżały, zdjęcie tam wisiały filce, dwie koszule i mi się przypomina ta piosenka. Choroszy zabrali i filcy też na ziemię rzucili i tak sobie liesz. No. Oto by się dla Krzycha podobało, zobacz. A jak? Zobacz, jest zrobione. O, zobacz, jakie są tam zwierzęta. Widziałeś tam? Wchodzimy. Widziałem. Wchodzimy. Zdjęcie z tymi kaloszami. Chodźcie. Żeby było pocieszne. Jestem. O, Asiek. I tutaj możesz sobie, co chcesz oglądać, takie zioło. Rośliny odstraszające. Od czego i tak dalej. Kupić może. Już wiesz, skąd tam to było? No.
Ale tutaj! Tutaj jest! Babrzydek kata! Babrzydek wilczy dełko! No wszystko tu jest! Mama! Dobra, ja wyjdę. Tak, tak. Ja wyjdę. Ja proszę. Chodź się na dzika, żeby ci fajne, fajne. A tu taka. Pięknie, nie? Gosia. Halo, a tu się robi masło? Tu się robi masło. I powiedz, że tu nie pięknie, Gosia. No. Kupuję trochę. Wiem. Konfitura z dzikich róż, zobacz. No, widzisz? No koniecznie. Tu to jest wystawka, nie? Ale normalnie ja możesz. Ja nie mogłam przeżyć, że ty dałeś wtedy tej. No nic, niech ma. Ty sobie kupisz teraz. A mi chodzi o pojemnik. Czosnek. Mama! Mam. No. Patrzaj się, ty mówisz. Ale ziół. Tak, masło. Naprawdę. Nie, masło. Patrz, nie. Masło. Ma, tu używaj to masło. To masło. Las kultury. A ta masło. A, do robienia masła. Tak, tak, tak. No, tu wkadła. A tu? Kiperka, to się ma. Hebel. Hebel. Hebel, no. Tak, po niemiecku hebel, a po polsku struk. Struk po polsku się mówi. Tak. Po niemiecku hebel, o. Pułapka na myśli. Co to? Co to? Płuczek. Na szczonach. Pułapkę na myśli bierz się na myśli. Jakie płuty? Pułapka na myśli. Prawidła to są? To tak? No. I te wszystko tam możesz wszystko kupić. To są prawidła, tak. Malutkie buciki. No. Pesto nawet, ale co chcesz? Pesto. Co chcesz? Ja się idę położyć na dzika. Kupisz, co chcesz. Nie chodzi problemu, nie? Nie, patrzę. Kory. A tu dzik. Rośliny odstraszające szkodniki. To jest rzydki. Tu jest wszystko. A to stare premie takie były. Pamiętam za komuny. Tata. Za komuny to prezencja. My mieliśmy w domu takie, tu jest deska. Tak, tak. Co? A tam patrz. Ale cię tu słabo widać. Bo tu małe oświetlenie jest. Ale widać. O, takie. Tu było ciasto. Wiesz, ty kopańka ciasto nazywane. Unia. U nas. No. Wiesz, to tam ciasto się robiło. Ciasto, wiesz, tam się robiło. Ooo. Z tej strony widać od razu wejście, które jest niedostępne. No. O, jest ziemianka. Tatuś, tam jest... No, troszeczkę... Ja wiem. O, taką wiatę też, widzisz? No, czekaj. Trochę poszłeś pod lasie, bo... Zaraz. Nie, Gosia. A tutaj o, gryl chyba się pali, bo tutaj się podkłada tu gryl. O, widzisz, tu się podkłada drewna. No. A tu się grzeje, wiesz, widzisz? Wiem. Dobry gryl. Musimy dzisiaj robić grilla chyba, nie?
Porządny grill tu można zrobić, wiesz? Ale tu fajne miejsce. No czemu nie? To ziołowy to zawsze fajny. No tu ja. A tam drugie jest. Tam drugie jest, masz. Tak. Śmiało, śmiało, bo tu jest kierunek akurat zwiedzania. O, fajnie jest. O, tu fajnie też jest. Tam byliśmy. Słuchaj, nie. Byłaś tam, w tym nie byłaś w środku. W tym nie byłaś w środku, nie. O, w tamtym byłaś, o, po a w tym nie byłaś. W tym nie byłaś, nie. A to takie samo. No podobno. Zaraz będzie kościółek. Zaraz tutaj będzie woda. Woda będzie pływać na cóż. Ja. Naturliś. Zatrzymajcie się, tak? Żebyście się na chwilę zatrzymali. Zatrzymaj. No i super. Działa. Możemy iść dalej. Idziemy za nimi. Tu Bajorko jest. Tu to jeziorko, tak. Bajorko, jeziorko. Bardziej zarosło, wiesz? W zeszłym roku było tutaj bardziej przestrzenniej. Dobrze rozwojowo. No. O, pokaż to. Naszymi tak, naszymi tak. Dzieci. Siadaj wiesz. Sobie jeszcze tam. Siadaj. Połóż się. Połóż cała się. Ławka nasza. Połóż się. Połóż. Bo to i z łóżkiem, i można się położyć, i usiąść. No. A tu co pisz, co jest napisane? Rdesnica. Potamogeton na tans. Rdesnica pływająca. To co pływa tam. No, tutaj tego bogactwa, że chociaż troszeczkę chcą nam pokazać, co jest co. Patrz, tam też fontanna. Pochowane, zobacz tu sprzęty. Tak pochowane. Tak. No idą do tego kościoła. O, tego nie było. No. I tu my przez tą furtkę bramy weszliśmy tam do tego ogrodu specjalnie zrobionego dla kogów pod ochroną. Idziemy do kościółka zabytkowego. Tu też żeśmy nie byli. Tu. Dalej może wejdziemy. Zaczynają tam dalej. A tu jest zabytkowy kościół. Zresztą ma oznaczenie tutaj na widoku. Kościół pod wezwaniem Mimowzięcia Najświętszej Marii Panny w Grodzisku. Tak. Powiat Siemiatycki, do tego tak. Należy. Przepraszam. Tak. No. Wiesie zawsze spowiadał tutaj, Asia czy Asia, Wiesia to o tym o... Nic z tych rzeczy. To co za noc, w grzeszniku, no to mogłeś na ten. Nic z tych rzeczy, musieliśmy podziwiać obiekt zabytkowy. Grzeszniku, obudniku, weź na ten. Piękny zabytek. Tam musisz klęknąć, klęczniki są. No. Uklęknować. Ciekawą rzecz. Jest. Zaraz. Ale gromnica. No, co to jest? Nie wiem, właśnie zastanawiam się to. Czemu to służy? O, nie wiem. Z
zgasło ci? Nie wiem, o co chodzi, ale jakaś gromnica. Ciekawa ta gromnica. Uchwyt jest. Chodź po schodach na górę. Gdzie ładnie widok z góry. Na śluby to jest piękne miejsce. Przepiękne. Nie, tam zamknięte. Nie wiem, tylko tak przerzucone. A nie jest. Jest. Jest, ja wiem. A. No i cecha charakterystyczna mama? Mnóstwo serwetek różnych takich tych, nie? Ozdobników. Na bole nie chodzi. Słuchajcie, to jest zabytek. Krzysiel, na bole nie chodzi. To jest zabytek. Ja mówię, to jest... A na bole, no, ale nie chodzi na bole. To jest klęcznik. Jak się nazywał ten film? Boryna Jagna. Chłopi. Chłopi, o, ten film co leciał. No to oni w takich kaplicach przecież się spotykali, nie? Rzeźnicy, tak. Na wróci się na wchodzie. No, kamera tu jest. Także, jak rzeźnicy. Piękny zabytek. Tak jak trzeba. Piękny zabytek. Piękników brak. Ale zobacz, tutaj te zdobienia, to akurat mówię, bo to jest śluby, nie? No. Przypuszczam, że tu są śluby. Może nie zobacz, ciekawa, jak ten zabytek właśnie może wykorzystywać to w tym celu. A tam jest założony ogród. Zabytek. Ale tam się zaczynają, mama. Tam tu byliśmy. Tam tu prosto byliśmy. Tam tu prosto. Byliśmy, ale nie byliśmy na piętrze tam. No na pewno na spuszczu widzę ten zamek. Ale kotkę można to? Mięta. Mięta, oto mięta. Ale to jest mięta. Mięta na pewno, 100%. To. Ja mam na działce mięta, to wiem. Ale fotkę można. No mięta ja wiem. O tak, dobrze, że on nagra. To będziemy, gdzie byliśmy. O te krzesełko to jest. Chyba sobie pokażesz tą ławeczkę właśnie. No właśnie. No. Focia z rąsi. Ładne miejsce. Ładne miejsce. Masz jakieś, nie wiem, zbliżenie, kurczę, zoom jak... Z... No bardzo dobra. Tu kościółek, w którym byliśmy. Tak, głowy widać, już zbliżenie za duże. Tu byliśmy w tym kościółku. Piękny zabytek. Dla dzieci moim zdaniem to jest raj kicha, ale wiesz, przecież... Nie. Co? Dla nich to jest, wiesz, atrakcja. No ale wiesz, jedno myśli tak... Proszę drugie danie. Myślę tak, wieź. Kawa, ciasto, proszę. To tam... Kelnerka. Sam wiesz, gdzie jest drugie danie. Teraz idziemy tam, do tamtego domu. No tak. No to śmigamy. A co to za kwiaty takie kule? Zgadza się to rozwinąć. Ten kościółek jeszcze raz z tej strony. Tu jest ogród. Asia jeszcze w chacie. No ile motyli? No, cała w motylkę. Motylki, no. Zobacz, niesamowicie, zobacz jak fajnie. Zobacz. Ale to fajne kuleczki, zobacz. Ale zobacz. Ale zobacz same motylki, Asia. Same motyle. Same motyle. Motyli tam. Wow.
Przeszła motylki. Zobacz, to fajnie. Ale motyli. I to ile tych motyli? Ale pomyśl, ile tu trzeba pracowników, skoro trwało. No to dbają o to. Widzisz, Gosia, jak tu pięknie? Jak tu nie być? Ale oni tu, słuchaj, oni tu uwielbiają te motylki, te ślaki. Uwielbiają. No, czyli się. Uwielbiają. A teraz chyba już się czujesz w innym świecie. A jak to zarośnie jeszcze tymi różami, tutaj to będzie fajnie. O, jest zasięg, bo zaczęły sobie. To fajnie. No. Tylko jak my byliśmy, o, to było tu trochę róż, nie? Że ja to narzucę. Wziąłem to, co mi ramiona. No widzisz. Się nie spalą. A to jest motylki, motylki, zobacz jakie motylki. No. Idziemy. My byliśmy te takie w lipcu i to było bardzo kwieciście. Ła! Coś mnie ugryzło. To tak fest. Tak mnie fest ugryzło coś. Ja wiesz, że ona pachnie ładnie? Ta róża gleźli tak, o, aha. Ale fajny zapach ma w Wiesiu, powołał. Jak to róża. O, zapach. Same róże tu. Same róże. My już tam. Chodź mama. Jakie róże. Chodź różyczko. Różany domek opisze, różany domek. No. Moja tutaj nie było. I różyczki. Wiesz? Musisz kiedyś ją zabrać. No jak ją zabierzesz? Jak te okulary zgubię? Ona przecież ja wiem. Ja rowerem ją ja nie wezmę. Ona lubi kwiaty, ona nie? Tylko samochodem. Bardziej, że lubi kwiaty. Moja to tak, ale ona... Ja bardzo lubię. Bardzo lubię. Dzień dobry pani. Dzisiaj to jakiś labirynt. Dzień dobry pani. Chodźcie. Czy tu dają kawę? Nie. Zamknięte. Zamknięte akurat. O. Zaperte. Bo to było... Bo o, spójrz jakie tam fotele wszystko jest. Nowoczesne. Ja zamknięte. Czemu to zamknięte? Nie za wcześnie może? A bo za późno, bo nie ma chętnych. Drugie dwa. To jest przeciwpożarowe. To tak może być. Może później przyjdziemy, tak? A przez okładkę będziemy iść przez tę wodę tam? Tak, koniecznie. Tu idziemy, no, tu prosto, gdzie droga. No i... Ładnie to wygląda, tam ten daszek taki zarośnięty. No, dobrze, ciekawe czy... czasem chmurkę, to tam nie spali nas tak. No, dobrze. A te ule to fajne, kolorowe. Piękne. Ale tu motyli, zobacz. Tam ule są. No tam nie będziemy szli do tych uli, ale pięknie to wygląda. Idziemy z pasieki. Z pasieki, tam ule. Idziemy teraz do domku, tu jakiś domek ma być. W każdym razie był tam ten domek. Znowu się rozjeżdża. Idziemy tam dalej. No tu gdzieś w las mam iść. Tak, i tu ten domek będzie. O, dokładnie. O, tu.
spieszył? No. Czułek, udajemy się do tego domku, ale nie wiemy, czy tutaj akurat jest czynny. Dom przyrodnika. Ale widać, nie wiadomo, czy to czynne w ogóle jest. Zamknięty. Tu świnka jakaś z kamienia. No idźcie w lewo na most. Idziemy. To nic. Dom przyrodnika, ale jeszcze nie jest czynny. Nie jest czynny. Janek, nie jest czynny w ogóle ten dom przyrodnika. No bo no, na razie nie otworzyli. No. Oni tutaj coś planują. Korka, ciśnie na morze, chyba. Tak się wiecie, na morze. Ja tam zobacz, stoją te wyciski. Ja wiem, solary. O, tam jeszcze coś robią dalej. No. Od domu przyrodnika do takiego stawku tutaj. I tu można przejść po takich pieńkach przez sam stawek. Także fajnie to urozmaicenie. Moja żona będzie szła po pieńkach. Co, żoneczko? Nie wiem. Jak to nie wiem? Sobie czeka. To zaraz zobaczysz. Idę do przodu. No. Takie przejście jest przez pieńki. Gosia, przejdziesz po takim czymś? Po tych pieńkach? Gdzieś tu koniecznie tu maszmy. Dobra. Janek, myśmy... Tu. Halo, myśmy tu poszli. Ja chcę zdjęcie. No jesteś. Dobra, ja to muszę gdzieś stanąć, bo no nie wytrzymam. No to tam gdzieś na bok idź. Masz, bo ja nie wytrzymam. No to idź. Masz, bo to puść. To puść. Puść. To gdzie w spodnie puści? No gdzieś puść. Co ty, daj spokój. Ja mam... To puść. Jak piękny, zobacz jaki konar. To wszędzie jest pięknie. Ale... Idziesz tam już? Radę. A tu same tabliczki z różnymi ziołami. Idziesz, babcia? Idziesz tam? Trzymaj. Może się odważyć. Powolutko, babcia. No, babcia. No, babcia, idziesz? Jak wpadniesz, to po pas, albo i głębiej. A tam gdzieś będziemy wychodzić? Tak. Śmiało, babcia, nie czaj się. Śmiało.
Śmiało, babcia! No widzisz? Nie gadaj! Wiesław, ty mówisz śmiało na ciało, tak? Tak. Ale przechodzimy niestety. Ty przechodziłeś tędy. No, to bo tak. Pamiętam, że przechodziłeś. No. Jak polutujesz, to bo będzie źle. Babcia idzie jak stara. Babcia dobrze, abyś równowagę. Babcia dobrze idzie. Tylko powolutku, babcia, nie spiesz się. Babcia lepiej jak dziadek idzie. No. Nie? Tak. Babcia, weź co? Babcia, aby ty tam wpadła, babcia. Koniec świata. Koniec świata. A to takie lilie ładne, wiesz. A ty jak ładnie idziesz. To lilie ładne. No. A tu żab to jest. A tato, ty mi robiłaś zdjęcie? Teraz dopiero. A, wiesz, ładne te lilie, nie? Teraz dopiero. Nie powiesz, nie? Brawo ja! Brawo ty! Na lewo i na prawo. Ale patrz pod nogi. Tak, tylko trzeba patrzeć pod nogi. No, nareszcie zaliczyłem. Brawo ja! Zaliczyłem. Brawo ja! Halo, a zobacz, jakie wysokie pokrzywy minęłaś, babcia. Widziałaś to? To? Patrz, jakie wysokie pokrzywy. To nie jest pokrzywa. A co to jest? No zobacz, że nie pokrzywa. Weź ręko. Pokrzywa? Ale wygląda jak ale pokrzywa. To nie pokrzywa. To zwracam honor. Gdzie idziemy? Tam? Nie, w lewo, w lewo, w lewo. Ja widzę, tu, tam o to pokrzywa. O to pokrzywa. To tak, to tak. To zobaczcie. Chłopaki, gdzie idziemy? W lewo! Tu patrz. Idziemy i tam, na patrz. Obocze. Piołun, o. Piołun. Piołun. Patrz, czy ty zanotowałeś? Piołun. Piołun. Tak, zanotowałem. Wszystko zanotowałem. Piołun. Wszystko jest zanotowane. To jakiś koper. Koper, czy to włoski, czy jakiś tam, nie wiem. Zwany, to znaczy, to jest koper. Tak, to koper. Zgadza się. Czy to jest włoski, czy jakiś, to nie wiem, ale to jest koper. Babcia dokonała tego. A gdzie masz te swoje? Daj, Wiesiu. Bo ty robisz w dniu. I za to i brawo ja, nie? Brawo ty. To było nie do pomyślenia. No tak. Także widzisz. Tu babcia po tych pniach. Po tych pniach babcia szła. No chyba jesteś zadowolona. Pewnie. Z tej wycieczki. No my to mamy wycieczkę. To będzie taki fajny napis o takim Janie, co się... Aha, tak. A to był przyrodnik. Zasłużony. Jan Zacko kiedy chorował, żył lat 90 szczęśliwie. Mówiono na pogrzebie, że się kąpał w pokrzywie. Tak. O, pokrzywa to jest zdrowa. No tego wam nie powiem, że... I tu pokrzywa jest obok niego. Ale w ogóle ona jest dobra. Super. Zioła to zdrowie. O, dopiero pójdziemy tam na te góry, bo nie wiem. Patrz. Po samochód. Wczoraj i dziś. Zobacz. Zagadają nas, no dajcie coś powiedzieć. Patrzcie. No, rozumiem. Tak. Patrz mama, ile tu ziół. A ziół to tu jest. To są same. Stamtąd wyszliśmy. No. Ziół to jest. O. Brud. Kwiatki, maki. Pięknie. O, rośnie tutaj, widzisz to? Wszędzie. Tak. Urokliwe to miejsce. A tu budują coś innego. I teraz w lewo. Asia. No muszą rozbudowywać miejsce, bo muszą przygarnić ludzi. O, zobacz, od tego nie było. Tam. Nie tam. O, tu. Słuchaj, tego też nie było, wiesz. Nie, tu musimy iść, Asia. O, bo tam dopiero budują, wiesz. O to. Musimy, wiesz, wyjść tam na te, wiesz, do góry. Tu oni dopiero coś robią, wiesz. Normalnie jak na targu. W dwóch, a jakby tu 10 szło. Tak. Musimy do góry iść teraz, żeby tam to wejść. Ale tu na te słomiane rzeczy. Wiem. Jakiś utarty miedzie. No to nie było tego. Nie, bo tu nie chce iść, bo tu dopiero robią, wiesz? Czy wie się to robią? Nie będę tutaj szedzie. Nieprawda, myśmy szli tędy. Nie. Bo my nie. Musimy tu w prawo iść do góry. Nieprawda. Nieprawda. Mówię ci, że nie szliśmy tędy. Pamiętam. Bo jeszcze pod tymi szlaufami szłam, chyba wiem. Asia, nie szłaś tędy.
mówię ci. Tędy, rzesz. I tak idziemy tą górkę. Asia, nie tędy. No ale tu są drzewa, musimy iść tam. No to... Jak chcesz. Ma rację. Tu masz ławeczkę, babcia. Jak chcesz siąść. Ale ładne kawki. O, tu do góry pójdziemy. Wiesiu, na razie na dół pójdziemy tam. Zdjęcie można. Weronika Hamaedris. Ładnie się to tu no, nowe coś robią. Co? Aha, łazi. Już zniknął. To perliczka. A tu grota. Można się schować. Aż się pokropiło. Wody się boisz. Wody się boisz. Dawaj to koło. Nie ma wody już teraz. Nie ma wody na pustyni. A teraz na górę wchodzimy, nie? No tak, ale tu woda. No wejdź na górę. A co ci się stanie? Chodź, bo nie czas. Idziecie? Wyszli, co ci się stanie? Idziecie czy nie? Ja idę. Ja idę. Idziemy? No idziemy. Dobra, teraz dawajcie. Nie ma. Zara będzie. Ale fajnie. Babcia pochlapało cię? No. Gosia! A my tam idziemy! No my tam idziemy! O, to ją! O, dzieci się bawią! O, ma! Zobacz, tu na tam drogę! Dawaj, Gosia! Posiedzieć może! Tu fajnie, ławeczki są! Ławki są, oczywiście! O! Całe widać zakątkę! Dawaj, dawać! To tu sobie wyczyścisz. A pójdziemy tam, wiesz, o. Tam Asiunia, tam, dawaj. Ty na słomianę pójdziemy, wiesz. Tak. O, to zobacz, dzieci się... Teraz babcia siada i uważaj, bo to pokrzywa wszędzie. Ładny masz tutaj, o, siadę. A ja chcę biegnąć. Ty masz ładny bieg, zobacz. Widzisz, jak fajnie? No, dzieci się bawią, wszystko ja tam odniszą. Biegaj! Raz. Usiądź sobie. O, spoczywa się. Ale panorama. No. A tu jest najpiękniej. Ja nic nie widzę, okulary mi się za... A zobacz tam, jaka tam panorama, Gosia. Ślicznie, no. Wiesz, tam o tym opójdziemy, no. Wiem. To weźmiesz tam? Musimy wezmę cię. Wezmę cię, wezmę. Wezmę cię. Fajnie? Nie? Co jest? Nie powiesz, że my darmo tu jeździmy, to? Z tatą zdobywam szczyty. No nie darmo, my tu jeździmy co roku, no? Jeszcze z mamą muszę. Ja wiem, to idź. Słuchaj, ja sobie kolejami to mam. Cały czas, siadaj. Ja widzę. Przyjacielu. Chodź. Tak. Wodę, jak na kumiarce. Jaka ładna kolor. I w lewo. Ja mam kuli za sobą. Tu idź w lewo. Jest tutaj, basen jest. A gdzie jest Judea? Czuleczko. Ja idę z tatobą. No chyba. Tak się tu masz ławeczkę. Tędy też można. Na co słomiane to tu idzie dokładnie. Tu mnie proszę pokamerować. No przecież cały czas. Zobacz, co się dzieje. Tu patrz. Zobacz, jakie widoki tu są. Przejścia są w dole, w lewo na prawo. O, tutaj w lewo na prawe przejścia są wszystko. A tam to robią wszystko ludzie. O, zobacz, przejścia są bramy. O, tam o, są, można siedzieć. O, tam
Weź. A Asiunia tam jest. Proszę panią, może pani w naszą stronę? Zapraszamy. Zapraszamy. A tam Babuleńko, chodź z nami. Tam będzie basa. Patrz jak tam się kopci. A tam dzieciaki się bawią. Ale zobacz jakie te słomiane ładnie zrobione zadeszenia. I biegniemy, i biegniemy. Ja sobie tak z basenem uciekałam. Biało. Tu moja żona nigdy nie była. W którą stronę? Na prawo. Cały czas. Oj, to ty musisz iść pierwszy i mi podać rękę. Tu przejdziesz sama, tylko delikatnie idź. Delikatnie idź. Ale nie... A tak, bo to są kamieni, żeby się nie zaczepiło kamień, bo później w dół. O, o, zobacz jakie ładne tam są zadeszenia. Babciu, chodź z nami. Zobacz, to może zdjęcie, nie? No. Fajnie to jest, zobacz, na dole. Widzisz? Tak, oj, tu będzie widać was. Nie pozwalą starej kobiecinie od kogut się przysilić. Kukami oswajali, kogut krzyczeli, woła. To kogut! Może tu fajnie można odpocząć, nie? Kogut o, na mnie basen niebieski, patrz. O, tu masz basen. O, Asia! Nura! O, tu masz basen. Na marze, jak Nura! Nura można robić, proszę bardzo, Asia, dla dzieci, a tu możesz się przypływać. Asia, idziemy. Dawaj, widzisz? Ja mam basen. Tu bania. A tu są tak. Te są. Jak to? No, te. Sauna. Sauna. Tu te bania. Są tam gdzieś szanie. Mają. Tu chodź za mną. Co ona wymyśliła? Już. No się uważaj. Co? Tam w jednym skupisku fajne. No. A to perliczki. Perliczki. Ale tak świtują. Bo te mają nasiona. Zobacz, tu mają stawek. Ale fajnie tak się gnieżdżą, nie? Chodź, bo Janek zeszli z mamą. To wam powiem. Macie takie tempo jak wycieczka zagraniczna. Tam idziemy spytać się, czy możemy się kąpnąć. Do kogo chcesz się spytać? Do tego pójść. Spytać się można, kto ci broni. Trzeba pójść do tego tam. Do informacji. Żeby... To się pytajcie. Pytajcie się. No, chodzi, patrz na to. Tylko jest, to się przychował. Ja nie będę się kochał na pewno. I ty też nie. A będę ich kamerował. Tak, ja to nie chcę. My wchodzą na kąpiel. I Nura, śmiało! Oła, patrz, wysokie te są progi. No to uważaj, babcia. Wysokie progi są. Na szlacheckie nogi. O, ale ciepła woda, nie? Ale pływaj, babcia! O, brawo! O, moje klimaty! Babcia! Pływają tak, pływają! Jak kaczucha się kąpie, tra la la. Jak kaczucha się kąpie! Udało się wam! Nie patrzcie tam, upadaj! Nie Wysiu? Trzymaj! Co, trzymaj? Trzymaj. Co się do nas. Jak kaczucha. I ty idziesz po poważnie? Ciunieczku, chodź do mnie. A to ja bym w rzece przecież w tym. Ciunieczku, chodź. Poważnie, bo wysokie progi są. O, Wiesiu, wyłączyło się. To co to znaczy? No nie jest to, tylko ten. Ale ekran wyłączył się. Poniedziałek, pójdź do widzenia. Ja zdjęcie wam zrobię, weźcie ze sobą tak. Chodź do mnie, ona wiecie nam. Ale nie topi mnie. Ja nie widzę. Topi mnie.
Ja nie widzę was. To bo... nic, naciśnij palcem tam. Gdzie? No palcem na ekran, raz delikatnie, raz. Już. No, widzisz teraz? Już widzę, teraz widzę was, no. tak, widzę. Widzę jak pływacie, elegancko. O, to macie zdjęcie solidne teraz. A do mnie nikt nie przyjdzie, jak ja mam zrobić zdjęcie? Dobra, a teraz Asia siebie wezmę. Ale to płytko, to ja stoję tu. No to się ciesz. Ale ważne, że jest mokro. Właśnie, że jest mokro. Uwaga. Ale super woda. Ale Asia super woda. Nagrzane przecież, słuchajcie. Ale mokro. Jak mi jest zimno, ja mówię mokra. To teraz jest mi super. O, ja tu dotykam do dna. No tak, Wiesiu, no wierzę ci, bo nie robię głębokie, żeby się nie topił człowiek. Tylko żeby popływał, wiesz? Chodź, a ty skakuj na plecy. Skakuj na plecy. Dobra, puśćcie mnie, muszę nie skakuj na plecy. Ale fajnie. Lopa. Uwaga, patrzcie, pod wodą. Upsła. Ale słuchaj, to są wczasy. Ale super. Myśmy się zapytali tego pana, ten pan mówi oczywiście, że można. No widzisz. Ale super woda. Jasiu, dawaj nura, mówię ci. Janek do wody. Nie. Dawaj ja nura. Nie. Mnie nie. Samo, ja wiem, ale nie. Chłodzić się chociaż. Dobra. Dajcie spokój mnie. Uwaga. Ale super woda. Ci nie ciek. Weź mi na opka. No wam tego trzeba było. Na opka? Weź mi na opka. Chodź na opka. Hopa! Jedyna leciutka jest ty! Jedyna okazja! Ja nie patrzę, to był pomysł! Jedyna okazja! Moja żona! Leciutka jak piórko! A czujecie chlor, profesorze? Tutaj, muszą. Oczywiście. Pozdrawiamy z Korycina! Pozdrawiamy policję i okolice! Ziołowego zakątka! Ziuta ciebie też pozdrawiam z Gliwic! Także zapraszamy Ziutę z Gliwic! Tak! Ziutę, czyli Mariolkę! Żałuj, że Mariola. Ciebie nie ma z nami, żałuj! Chodź, to popływam! I psia! Hopsia! I hopsia! Nie, tam też nie spływa. Komuś coś wypadło? Moja koleżanka? Nie. Mariola. Tak, ona. Kiedyś się przepytała, czy nie. Jeszcze czy... Dobra, trzymaj. Ja się cały czas. Dobra. Pirułaciki. Mamy błękitną wodę, zobacz. I hotel. Taki blisko. Kawał drogi musiałam jechać, żeby się w klorowanej wodzie. Tatuś, możemy się tu w czasy zamówić. Nikt nie musi wiedzieć. Tatuś, możemy się tutaj w tym kłodzenu w czasy zamówić. Oczywiście. Ja jemu mówiłem. A? Wiesz? Ja jemu mówiłem. I o dziwo, mamie, nie jest zimno dzisiaj. No, nie, zimno? Się, nie. Zimno. Nie. Nie zimno? Nie zimno. Super woda. Super, zobacz jak foczka pływa, zobacz. No. Pływajcie foczki, pływajcie. Ale super woda. Pływajcie foczki. Ale to był pomysł, Asia. Och, ty to jesteś wielka. Warto było tą torbę targać. Ty no. Jesteś wielka. No. Opa, i nóżki do góry. Czego ty mi życzysz, ty to jesteś wielka. Ale mi powiedziała, nie, malutka. To jest dobre, słuchajcie, to jest dobre na pewno. Chodź do wody. O, ale śliskie są, nie? Tak, i długie. Wysokie są, uważaj. No, ja wiem. Oj, teraz możesz się rzucić. A teraz już tak. Nie pokryję cię. O, proszę bardzo. Chciałam powiedzieć, tak? Że to są bardzo ładne światła LED-owe i wieczora musi być zarypiaście. No, no fajnie, faktycznie mówiliście, no. Fajnie. Chcę się słuchać starszych. Kobiety to wieczorem, to tu musi być ta zarypiaść, zobacz. Na żywo, transmisja. Transmisja na żywo! Patrz jak
taką lamę mamy fajną. Założę się, że pół filmu będzie przekrzyczonego. Na pewno. Ale można wyciąć, słuchaj, można wyciąć. Nic nie wytnie się. Nic nie będzie wycinane. Ja mówię, że się wytnie, a to nic nie wyciął. Nie, nic nie wyciąłem. To było kiedyś do pomyślenia, nie? Co nam odbiło, żeby powiem, tu przyjść, nie powiem, kto był pomysłodawcą. Wiadomo kto. Wody i ziołowego zakątka. No, Asia, kto był pomysłodawcą? Wielka. Kto był? No, taka Aśkowa. Jedna Aśka. Bielaśka. Dobrze było targać te torby ze strojem. A weźmy tak w razie tego. Dobrze się będzie płacić. Ale weźmy zapłacił wszystkie Ale kurwa. Fajnie. Patrz jak fajnie. Fajne pamiątki by tu nie? Ale jakby tu Ziuta przyjechała, ona by tu była zachwycona. Ona już pisała do mnie. Słyszysz? Ona do mnie pisała, że jak tak zapraszacie, to przyjadę. Tak napisała. Jeżeli się nie używa... No teraz napisała, jak tam siedziałem pod budą. Jak czekaliśmy na was. Męci, po prostu. Panie, bo jak nie kupuję, to męci. No to się kompanie. A to wrzecę, to ja wiesz tam. Rzeczy to wiesz, prąd i tak dalej, głębokie są i te, A tu fajnie, no bo masz po szyję, no nie musisz się lękać. Słuchaj, jak słabisz, to stajesz. O właśnie, na tym polegasz, jak wiesz. Oto kaman. No tak, tak. Oto kaman. Tak, na tym chodzi. O to chodzi. Gnicho, kiełbacha, jakieś coś tam. No to wieczorkiem. O, zobacz jakie to gnicho, patrz. Na lewo patrz. Na lewo. No, o, tu wisi lewo. No. O, tu wszędzie jest. Popatrz. I jakiego dzika? Na lewo patrz. Idziemy po kąpieli do karczmy. Na obiadek. 12.40 to już to. O, zobacz jak tam się. No dobra. Kury się. A potem te wiejskie klimaty tam, tak? Na lewo, jak się kąpią w piachu, zobacz. O, tu na lewo się kąpią w piachu. A kogoś pilnuje kurki, widzisz to? Fajne. A koguty piluje. Takie malutkie. On jest świetny. My do karczmy. Mnóstwo jest wycieczek. Trójeczka, dzieci. Tak? A tu jest karczma. Oliwka, bo ja nie pojechałem. Tam gdzie się? No i do karczmy. No. Właściciela pojazd, a my do karczmy. Jemy obiadek. Jestem głodna. Babcia a to mam na cały miesiąc. Zamówiła gliny na cały miesiąc. No tak. A ty to z kaszy jęczmiennej. A my schabowe. A wy po męsku. Dziękuję bardzo. Rachuneczek od razu, tak? No jak pan... Na końcu. Albo na końcu, dobra. Okay. To już wedle życzenia. Także i kawa z cukorią. Panie Boże, dziękujemy Ci za te dary, że mogliśmy być tutaj na tym miejscu. Błogosław jeszcze zwiedzanie i to pożywienie. Chwała Tobie, Panie Jezu. Amen. Amen. I za to, że zdrowi jesteśmy szczęśliwie przy sali. Tak. No i powrót nasz tak samo. Tak. Smacznego. Gosia to będzie jechała jak królowa. To jemy szarlotkę na deser. No to ciężkie na ten. No. Szarlotka na deser. Pyszna. Z kawą to je, to je. Pyszna. Babcia już nie ma jeść. Dopinguje. Babcia ma belkę. Nie może jeść. Kreskę kawa mam, belki nie mam. Bardzo dobra. Kawa z cykorią. Kreskę mam, belki jeszcze nie mam. Już dwa razy powiedz się. No dopinguje. Wszystko kamera na jest ujęcia, trzy razy mówić. Mamy napój żołędziowy. Co wy za coś? Nie, przepyszny. Ale kawa też żołędziowa. Dobry. No i wszystko dobre. Gosia! To jest dobrze, to jest dobrze. Karolina! Mój
idziemy teraz do zwierzątek. Zwiedzać zwierzęta. Chodź Gosia, chodź. Gosia. No to co? To niech idzie jak chce. No dobrze. Dobrze. W końcu. Idziemy do zielnika, chodźcie, do sklepu ziołowego. Czekaj, do kuliczków na wprost. Czurkom dziękujemy. Idziemy do ziołowego. No ma chodźcować. Kominki. To na końcu. Na końcu obejść, na końcu. Bracia mniejsi. Ja chciałam do tego ziołu, ziołami. Tutaj na prawo, Gosia, tam jest. Tam dojdziemy. Zobacz jak leży, mama, jak długi, chodź zobacz. Chodź, jak się wygrzewają. Jakieś mięśniutkie. Królisie. Patrz jak leżą tam na róże. Leży, patrzcie, to ziuba po pachy mam zawsze. O, jakie siedzą fajne. Leżą jak długie, królisie. A to świnka. Tata, to malutkie są, młode. Wiem. Świnka nawet jest tutaj. O, i tu druga świnka. O, ta taruda to świnka. Kudłata. Tam ta kudłata to świnka. I ta tutaj też blisko brązowo-biała. Tak, tak, tak. Ta. Ale świnki są fajne, ale króliki to ale ten duży jest ładny, nie? Chodźcie do ziół. Mama, zobacz jak nogi wyłożył, nie mogę. Tu są jeszcze ptaki. Pan Grzesiu siedział na trzy zbani. Dla zabaw na ścianie. Ja w samochodzie poczekam, dobra? Dobra, dobra, no. Jak nie chcesz, to czekaj. Tu ptaszki są. O, tu te róże te dłuższe. I zobacz, ten sami obiadek gdzieś. No pewnie. Chowane. A różne ptaszki to chowane. O, kowóz by się pieje. Tak Grześka pieje, zobacz. Zarypiaczny, kowóz by się pieje. Nie. O, tutaj jakiś też inny. Ochrzanił jego, co? O, zobacz jaki tu. To zobacz, jak ten. Zobacz, tutaj jest brzegu. No zdejmij te okulary, bo ty nic nie widzisz. Widzę. Fajne. Tam ziołowy, dobra. Mama już jest w ziołowym. No właśnie, ja myślałem, że on pojechał. Myślałem, że do Bielsku pojechał i zadzwonimy i powiemy, że ten, on tu się do tyle goni, co? Może do kogoś odwiedzi, za potem później. A tato jest bycz, pan jest dobrze na balkon posadzić. Chodź babcia tam, do środka. Zbieramy na owoce. Dobra, nie? Taką skórkową nam robili całe dwa dni. Mieliśmy też tam wigry i tam inne rzeczy. Pyłek kwiatowy. Ale to są piękne rzeczy. Nie ma lipy. Sosy, wiesz, to robię, którzy wiesz, wlewają sosa, czy to takiego, wiesz. Coś do takiego, jakiś nalewek, to wiesz. Kogucik, ale fajny. A tu to, a robi się. A zobacz, jak wszystki. Ale to co?
zaparzaczem, chyba. Co? Zaparzaczem. Co? Pokaż. Patrzaj, zaparzaczem. No kurczę, chyba sobie kupię takie coś. Zobaczysz, co mam zasięg, że kartą będę mogła płacić. Ile to jest? To niedrogie jest. 45 zł. Miody. Soki z kapusty tłoczone, dobra. To jest kapusta zdrowa. Zobacz, już Gosia na lato. Mama, Tak jak samo ten sklep, co wy Wiesiu, tam macie. A tam kozy chodzą, zobacz. A tu nie można wejść, tu? Wiesiu, patrz. Tam kozy chodzą, patrz. No, zaraz, po kolei. Już kozy chodzą. O, tutaj obejście musimy wejść. Przecież myśmy tu weszli. A takie malutkie, tata, zobacz, jakie młodziutkie. A tam kozy, zobaczcie, kozy, tam jest. Takie młodziutkie, mama, zobacz. Mama! Halo! Kurde, chodź tu! Przecież jak wyjdziesz stąd, to będziesz na dół. Pójdziemy. A co ty do tych budynków idziecie? Bo ona lubi tak. O, tutaj odet, te siana będą chyba. Choć tam. Jak będzie można wejść? Nie, tam siana będą. Nie, tutaj wolno. Pamiętaj, że tu wchodzimy. Nie wiem. To jest restauracja. Tak? Tak, tylko że tutaj dzisiaj impreza będzie. A myśmy tutaj wchodzili tu wiesz. Mamy nie było. A to jest kwiera. Tam, o. A tu żeśmy wchodzili tutaj. Tak, kwiera. To tej stodoły. Tam może. No to tu pójdziemy na. O, tam może, tu chodzi, po prawo idziemy, chodźcie. O tam, o tam będzie te wieszło. O tam będą, w tamtym budynku te. Tak. Te zioła. Te zioła będą w tamtym budynku. O tak. Tu my płynie, nie? Jak wieś, czy tak wieś? Jak to jest, mój wieś, nie widzisz, nie wieś. Patrz, jaka gęś, Gosia, widzisz gęś? Tak. Wyścigowa? No, bo takie tamta ładna, tak? Nie boi się człowieka. A tu ja idziesz? O, przyjdzie. O, tu wiesz, co to robisz. To jest teraz nie gada. Gosia, chcesz pogłaskać gęś wyścigową? Nie, bo gęś może się pomóc. Tu, tu będą te trzy. O, chodź. Takie umewy nie wiemy. A te zioła gdzie są? Zioła to były w tym budynku chyba. Tam, tam, w budynku to... Ale tu chyba nie były zioła. To zioła to się stało. Piece. Tu są pokoje noclegowe. Piece. No, to, to takie osy się. Piece. Kargulowa spała u góry. No. Na piecu. Kargulowa spała. Pokoje noclegowe. Prosimy. To tam, to tam rozumiesz, to myśmy byli, to tam nie ma szczepu, tak? U góry śpią. Co? U góry śpią. To tam nie ma... O, pokoje. Prosimy nie przeszkadzać. No bo to sezon, sezon. No, a tu to tylko o, to, to, że inne rzeczy będą się przydać. Jakie nie ma sobie? Tu pełno zwierząt było. Tutaj Gosia, tu były zwierzęta. Gdzie te zwierzęta?
Wesoło, tam siedzi wisza. O, tu. To kury, a tutaj jakiś, o, jakiś byk siedzi tam, byki to, to bawoły. O, no rogate. No. No w cieniu się chowaje. Takie futro pić im się chce. A słyszę ci, jakie rogi ma. Takie życie dzielne rogi. Dopiero byś poczuł glusa, to? A to koza to. Koza, o. Koza. Mi jest ciepło, chodźcie w cień gdzieś. Koza. Bo mi jest na ciepło. No idźcie, idźcie. No się za brodę. W którą stronę idziemy? Tam. Tu pełno kóz. Koko, koko, koko. A tam dalej pawie to jest, nie? Wiesz o tym, że pawie. To. Jaka fajna. O, czarne są pod spodem, patrz. Siedzą, a tam młode, zobacz. A tu za czarne siedzą, widzisz? A to się fajne puszki. Malutki kurde, tam pas gdzieś tu był. Halo. Halo. A tam gdzieś dalej paw był, wiesz? A to zobacz, ile tu kus jest. No ale tam paw był, tam dalej, wiesz? Fajnie tu mają. Mają sielsko. Kuski się schowały. Schowałyście się, kuski? Tak. Tu wam cień jest. No tak, tu macie raj. One tu raj mają. One tu raj mają. Ciepło jest. No, ciepło, ciepło. Mówi, że tu gdzieś dalej jest Świński Dołek. Idziemy do Świńskiego Dołka. A jest Świński Dołek. Jest napisane nawet. Chodźcie, schowaj. No podejście tu lepiej. Świński Dołek. Patrz, tam to się chłodzą. Świnie? Świnio jedna. No świnie. A tam kura chodzi. A tam te leżą pasty młode. To ryjki, a tu ryje, zobacz, ta ryje. Chłodzą się. No i dobrze. Uświnił się. Patrz jak się uświnił. Nie mogę. Tam biała, zobacz, w ogóle nie widać tej świni w drugim dole. Ty chodź podejść bliżej. No co, położyła się w cieniu, no co? Biedne, szukają cienia, po bokach wszystkie chodzą, na środku nikogo nie ma, nikogo się nie ma. A kto by chciał się tam prażyć? A to drugi, patrz jeszcze trzeci, patrz o to w cieniu. No ja. A jak? Ten ogon zakręcony śmieszny, nie? No u świni taki jest.
Dobra, jedziemy. Koniec świńskiego dołka. Munia się już chyba zmęczyła. Już nie chce łazić. Widzę, usiadła i już, już męczeniutka. Ty, może ta woda też trochę, wiesz, wyciągnęła. No ja. O! Daje, ty patrz. Daje równo. W gardło, im się nie zedrą. To to już koniec? A co nowo? Ja już jadę do domu, to jest trzecia godzina. Już widzę, że babcia nie może... Nie, bo już za gorąco jest. Jest trzecia godzina, a wy zanim dojedziecie, to już jeszcze sobie pójdziemy. A tu kuźnia jeszcze była stara. W tej chwili nieczynna jest. Ale to była kuźnia. Jak pamiętamy ją, to była kuźnia. Tu pracownia ceramiczna. Ja jeszcze idę do tej, do karczmy. Albo siódma będzie. Skorzystać. No jeszcze nie raz przyjedziemy. No, w tym roku chyba nie. Ale patrzę na góry. Nie? No, fajne. Bo ma padać, Kasia. W tym roku nie przyjedzie. Żegnamy powoli ziołowy zakątek. Parking. Bo ja jestem do mamy moich grypców, bo już później w sierpniu jak pojedę do szpitala. Której strony to zejście jest? Mama, której strony jest? Tu. Tu przy lampie. Wejście się pytam, z której? Tu z boku. Dookoła. To tam zobacz, jaki znak fajny. Waga żaby. Waga żaby, tak. Tam jest taki znak. Dobrze, babcia jedzie do domu już. Właśnie wychodzimy już z ziołowego zakątka. Zwiedziliśmy, no chyba prawie wszystko. W jednym miejscu było zamknięte, tam gdzie laboratorium. Tak, a tej tablicy żeśmy ostatnio nie kamerowali, bo nie było jej w ogóle. Dlatego teraz to robimy. Miejsce, które polecamy. Miejsce polecamy, bo jest świetne. Miejsce jest świetne. O, a to sklep ziołami. Tak, tu jest sklep. Tu jest sklep ziołami. Jest otwarty? I Gosia tu nie było. Tak, jest otwarty. Gosia tu nie było. Idziemy na razie do rowerów. Kaczki przy naszych rowerach były, obsiedziały. Ja mówiłem tobie, że tu nikt tego nie weźmie. Kaczki obsiedziały nasze rowery. Ja się, tego nikt nie weźmie, ja się mówiłem. Kto to ci może brać? A tu nasze rowerki. A no to ci może brać to? A Siunia nie wiem gdzie jest. Trzeba dzwonić. No dobra, rozsprzęglamy. A trzeba zadzwonić, że my jesteśmy przy rowerach. Musieliśmy poczekać. Bo deszcz. Kurde, budzą. Bo deszcz. Ława się przewraca. Asia śpi. Deszcz pada. Jeszcze większy. Nie wiem, o co chodzi. Ale zobacz, co się robi. A rzeka płynie tu, nie? Płynie woda. Tak daje, no. Nie ma żartu. Nie ma żartu. Dopiero nadchodzi. Dopiero nadchodzi? Tak, tak. Kurka wodna. Co się dzieje? A ciemno się tu, tam było jasno, teraz się ciemno zrobiło tam, widzisz? O, tam. Ciemno, ciemne tam jest. No normalnie wyjelało. Proponuję do karczmy na kanapy. I co tam będziemy robić? Usiwo. Nie do kanapy, bo tu mamy ten. No to weź wejdź. Kupiatę i zepią. Teraz weź wyjdź. No to weź wyjdź, no zobacz jak będzie wyglądać. Także
Popadli mi w kalabałę. Ale spójrz, co robisz, że z rzeka płynie. To podleje dla gospodarza. Ale płynie, że rzeka płynie normalnie. Rzeka płynie. Jak tu teraz jechać? No to przy to pisanie to będzie dobrze. Płynie, ale dobrze to się robi. No. No. Dobrze ja zrobiła, że się was spowolniła. Abyśmy zmokli. Wasz pośpiech. Babcia. Babcia też zdążyła. Trzeba czekać. Ona to już jest w domu prawie, a my to. Ugrzęźli my. A czort karty rozdaje. Szok normalny. Ale żeby nas zostało. Kura. O, jaka zmokła jak kura. Zmokła jak kura. Wiesiu, ale żeby nas zostało. A żeby nas w drodze zostało. Wyobraź sobie. Koniec świata. No i nie przestaje padać. Jeszcze lepsze pada tu. A jak coś widać? Jeszcze lepszy deszcz pada. Ale dobrze nam się wracać. Do widzenia inne, nie? Ale wiesz tu. No, czy to dami jeździ tam? Opatrz, kurka. No, tam. Prześwit się robi, zobacz. No jakby taki mały prześwit, ale to nie wiadomo jeszcze. A tu rzeki płyną już. To na razie takie troszeczkę mniejsze. Może zaraz przestanie. Puszczamy już zielony zakątek. Zielony, ziołowy. I jedziemy do domu. Po tej burzy. Po tym deszczu. Także wszystko musi być. Burza, deszcz, wszystko. A ten deszcz to dla ochłody. Trochę wody. Siemiony. Mijamy. Siemiony. Siemiony mijamy. Po deszczu jezdnia paruje. Wszystko paruje wokoło. A my jedziemy do domku, do Bielska. Siemiono, wyjechaliśmy. Boczki. I lecimy. Już na... Tak, teraz będzie pod górę. Mamy radę. Długa góra, ale nie jest taka stroma. Jedziesz na luzie. Tak, bo tam w takiej niecce doliniastej. Do Dołubowa 5 mamy. A z Dołubowa to jest z górki. Jesteśmy Dołubowa. Dołubowo. Tu w ogóle nie padało. Bo to tylko lokalne przelotne burze są.
Asia chce okularki wyczyścić. Niech czyści. Czyść, czyść. No to ruszamy. Czyszczenie okularów poszło dobrze. I pojechali tą nową, piękną drogą. Dobrze, na moście. Na moście. Na moście. Masz większe parcie? Parcie masz większe? Parcie na szkło. A tu cisza, spokój. Krówki się pasą, dobrze im się dzieje. No wiedź, wiedź tam. Się napije czegoś przy okazji. Ja się napiję od razu. Pić się chce. Mamy jeszcze trochę picia. Tak. Na Zaminowo teraz. Na Zaminowo. Skręcamy. Prawo. O, znowu krzyż. Nie wierzę. A jednak. To lecimy. Leci. Zapnę tylko ten i to Zaminowe. Tu znowu wioseczka. Kolejna. W tej chwili. Zaminowo cały czas. Nie ma tu super drogi, ale zawsze wiocha. No już jesteśmy. Zaminowo minęliśmy. Teraz jest Sielc. Jesteśmy w Sielc. Obrazy znowu bajeczne. Bajka, pogoda. Tutaj w ogóle też troszeczkę tylko padało. Nie to co tam w Ziołowym.
i znowu kościółek mijamy. Asia śmiga z Janem. No i skończyły się solniki i mostek. Mostek w solnikach. Dobrze. Po lewej stronie w cień. No tak. Słońce. Boczki. Już. Już są boczki. Przestał bić. O lodzie, na kamerę nakichała. Kto to z wesela jadą? Koniec knorydy. A 2 km. Za lasem. I będą, będzie mokre. Będzie się ciągło, to jest 3 km. Teraz lewo przez. Tak jest. Ale już bliżej niż dalej. Bardzo blisko. Rzut kamień. No i mokre już jest. No rydy mokre i zaraz będzie niedaleko domek już. A nie tam 30. No 30. O bociek tam. Było więcej. Zamiast ją hamować, to nie. Nie chciał nikogo zamordować. No, on chciał już tylko do domu, tam może umierać już. Aby do domu dojechać, to mogę umrzeć. A tak po babach na boki, jeżeli nie jedzie?
jedzie do nowych świecie, no i kopa, właśnie kryje do aby do domu dojechać, tak? Albo tak się mówi, w domu ludzie umierają. Albo jeździłem takimi, jadę, jadę do góra, to krynie. Idziemy? Dubiarzyn na prawo, Bielsk 2. Skąd oni mają wiedzieć? No już wjeżdżamy prawie że do Bielska. Aha. Zrobimy zakończenie tu wycieczki jeszcze przed Bielskiem. O, tutaj do Pilzi to drogo, a to wolno do Mokrego dojedzie. Do Mokrego dojedzie do Pilzi dojedzie. No to co? Podsumowanie. Podsumowanie wycieczki przewodniku. Zanim wjedziemy tam do Bielska. No. Co powiecie? Co powie? Co ja mogę powiedzieć? Może szczerze mówić. Szczerze mówię, będę mówił szczerze. Wycieczka była fajna. Gosia była. Spotkaliśmy się. Gosia przyjechała wszyscy do nas. Byliśmy z Grzesiem. Było fajnie. Był dobry obiad i tak dalej. Szybka jazda, szybka kąpiel. Tak, tak. Schodziliśmy się w basenie. Deszczyk nas trochę tam pokropił troszkę, ale tak. Myśmy byli pod zadaszeniem. Orzeźwił nas. Orzeźwił, powietrze. Na trasie też nas na początku łapnął. Tak. Przez no jakieś tak. 10 km jechaliśmy w deszczu. A tam mamy jeszcze do Bielska ile, Janek? Widzisz? Ze 2-3. Tutaj? Tak, jakieś. Już od beretem już. 2 kilometry do początku, ale tam do Bielska to no trzeba będzie dalej. Przez miasto, to, 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 to tam do, przez miasto to będzie więcej. To... No, wybiło, wybiło w tej chwili. Wybiło 101. A no to jak tam 4 to będzie 104, 150. Pod dom. Pod sam dom, nie? Na pewno będzie. No najfajniejszą częścią był dla mnie basen, że mogliśmy sobie popływać i się schłodzić w środku dnia, bo to był naprawdę skwar. Fakt, że to, to było fajne. No, ochłodzenie super. No i bardzo dobry obiadek. No, a każdy wziął coś innego. No i pierwszy raz tam pływałem w tym basenie. O, no, no i mama pierwszy raz była, co najważniejsze. Nie? No tak. Troszkę no i pamiątek. Pierwszy raz. Tak, pierwszy. Trochę ziół kupiliście. O, trochę naczyń glinianych. Tak. O. Widzisz? Komary gryzą. Musimy, musimy kończyć, bo nas zjedzą. Właśnie, żywcem. Także zapraszamy do ziołowego zakątka. Zapraszamy wszystkich oglądających do ziołowego zakątka. Koniecznie skorzystać z basenu. Jest pięknie, można miło spędzić cały dzień z rodziną. Widzicie?